Witam was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Total War Warhammera dwójeczki, gdzie gramy jako Iki Trzpon. Kochani, problemy z hałasem znowu mamy w Paramonie. Tazorcy zauważyli, że szczurze niewolnicy stali się ostatnio mniej wydajni, bla 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 bla. W środku laboratorium znajdował się artefakt. No i dobra, tylko nie wiem, kto jest w Paramonie. Kurde. Lojalność minus 5, pudło dziwnych odgłosów. Zniszcz demona, ład publiczny plus 2, wszystkie prowincje. Może to nie być głupi pomysł. I 2000 doświadczenia dla Splintajera. Natomiast Splintajer jest tam, idzie walczyć z Imperium, więc na pewno nie weźmiemy tej lojalności. Można by tempo badań wziąć, albo nagroda. Tylko wydaje mi się, że to nie. Wydaje mi się, że weźmiemy likwidację demona tym razem, chociaż normalnie powinienem wziąć to jako ikit. Ale kurde, nie mogę teraz tego wziąć niestety. Można by zbadać skrzynkę, to by było też dobre. W sensie tak, żeby roleplayować Ikita jako takiego, wiecie, spacz inżyniera, no nie? Także weźmiemy to. Dobrze. Zwerbuj koło zagłady. No właśnie, widzicie, to jest ten mod, który tam zmieniał te nagrody za to, no bo bez sensu jest zwerbować koło zagłady, a potem mieć bonus, który zmniejsza, że tak powiem, zapłatę za, no, za rekrutację, prawda? Także to jest lepszy pomysł. Nie wiem, czy koło zagłady nie werbujemy. Wydaje mi się, że nie. Natomiast Ikit, z tego co pamiętam, właśnie już jest gotowy prawie. Chyba ktoś tu miał jeszcze być w tej armii. I nie wiem, czy to nie miał być... Nie, no proce nie, raczej nie. Posłańcy nocy z procami tutaj raczej nie. Ale kurde, wydaje mi się, że nie mam już na to czasu, żeby werbować tutaj kolejną jednostkę. Chociaż czy to jest kurde prawda? Bombardierzy, kul śmierci, mamy tych dwóch, to katapulty. Wiecie co? Bo tu się werbujemy jeszcze jedną turę. Gdybym jednak chciał zrobić... Mógłbym koło zagłady, tylko to są dwie tury. Więc nie bardzo. No, bardziej by mi odpowiadało chyba szturmoszczury z mieczami i tarczami. Tylko żeby szturmoszczury wziąć, to musiałbym tutaj wyjść faktycznie. No dobra, to jest, ma to sens. Bo idziemy z powrotem. Prawdopodobnie na Imperium pójdziemy. I szturmoszczur. To są kurde dwie tury też. Niedobrze. Niedobrze, bo bym chciał kurde to szybciej załatwić. No ale dobra, weźmy to. Ty mój miły. Ty mój miły też będziesz armią naszą jakąś, więc ciebie tutaj też dorzucimy. Nie wiem, czy tych nie wywalimy. Bo oni są tacy trochę z tak zwanej dupki. No, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Kogo można by tu zwerbować jeszcze? Tutaj chyba nikogo. Dobra, także werbuj się tu, bo to potrzebujemy tę armię jednak. Tutaj jeszcze jedną turę. Ikit poszedł. Nasz ratunku. Skrywające bomby, wycwaniony. Uzupełni oddziały, spoko, spoko, kontratak można by wziąć. Albo nieuchwytny, no. Wiemy nieuchwytnego, natomiast pobudowaliśmy parę budynków, powinniśmy mieć już to na plusie w miarę. Koszty utrzymania osady, minus 123, masakra. No, raczej na razie nie będę budował tych budynków. Jeżeli jakieś mamy, chyba że to będą jakieś pieniężne budynki. Teraz zobaczymy. To jest to. Czarne góry. O, o, o. Osadę. Osadę tutaj. Potrzebujemy mury tutaj. Stali. O. Nice. No, będziemy budować budynki, kurde, a... To mamy, to mamy. No to nie miałem tego, naprawdę? No i chyba to zbudujemy też, bo to też zwiększy nam rangę nowego lorda. Jak wygląda sytuacja tu? 298, nice.
koszty działania bohatera, bo idziemy tutaj w opresyjne plany. To będzie kolejna wytworzona żywność. I to będzie dobry pomysł. No, ten pomiot otchłani, kurde, też można by kiedyś w przyszłości wykorzystać sensowniej niż ostatnio w Baston i Wybrzeże Arabii. Aha, tutaj ostatecznie nie wiadomo, oni to przejmą na bank, no ale nie szkodzi. No i właśnie, Splinterze, ty masz w sumie dobrą armię tutaj, tu jest jednostka niestety troszkę posłańców śmierci delikatnie ranna, ale już trudno. Ulala. A bo oni to przejęli. No mamy w sumie 6. Oni są troszkę ranni tutaj, ten garnizon. Mamy strzelaczy i to sporo. Dobra, wiecie co? Zawalczymy sobie to. No jak mówię, mamy grozę z otchłani, z podziemi. Vermintide. Która to groza powinna nam pomóc. Natomiast kochani, też muszę powiedzieć, że będziemy kończyć po raz drugi właśnie tę kampanię Ikitem. Z tego względu, że mam jeszcze inne, że tak powiem, gry, które chciałem właśnie w tym, to znaczy po tym sezonie ogórkowym, który teraz mieliśmy, właśnie zobaczyć, a nie będę miał momentu, że tak powiem, na to. Momentu, żeby zagrać Ikitem tyle, ile bym chciał. Więc tak to będzie wyglądało. Was gdzieś tu. Was gdzieś tu. Masz szczury plus klan braci z włóczniami, więc może tak zróbmy. Wy będziecie tu chronić. Nie, moment, to jest tak, powinienem zrobić tak. Tak dobrze mówię? Bracia z tarczami, włócznicy, tak, chyba to jest dobrze. Wy tutaj. Wy tam. Katapulty tu i kit, nie i kit, przepraszam, tylko Splinter tu. Kombatierzy kul śmierci. Tu. Wy jesteście tu plus wy. Wy jesteście osobno. Tu są kurcze ci. Można by ich gdzieś ukryć po lasach. Na przykład tu. Tak, są ukryci. Wy jesteście tu, wy bronicie. I chyba tyle. Was przeniesiemy tu. No, tam ładnie. No, napierdzielać tam. Wydawało mi się, że mam... O, właśnie. Tam tylko trzeba, kurde, uważać. To napierdzielamy. Was wyślemy bliżej tu. Was wyślemy tu. Mam nadzieję, że nas nie przeatakują. Bombardierzy kul śmierci elegancko. Uwaga. Tu jest git.
Wy dokończcie tych, gdzie raczej nie powinni tutaj przyjść. Tu napierdzielamy, wy uważajcie. Dobra, wspomóżcie tu. Ciach, kurde! Wspomożemy. Wrogi lord jest ranny. Bardzo się cieszę. Tu trzeba uważać, bo będziemy sobie strzelać w plecy. Możesz się ukryć, skradanie, prędkość. Elegancko. Jeszcze ich tam katapultą. Dodziabniemy. No, to było w sumie... Chociaż, czy to było na... Atak na miasto? Czy po prostu... Nie, to nie był atak na miasto, to był atak na gościa. Ale spoko, 97 strat. Myślę, że całkiem niezła kompozycja armii właśnie ze względu na jednostki strzelające, których jest sporo. Bombardierzy też tutaj. Nasze pierwsze linie utrzymali względnie bezpieczne. No tutaj mieliśmy wcześniej troszeczkę ran, ale... Trochę jedzonka jest. Nie, zginęli wszyscy. To był atak na miasto. 11 poziom, nice. Wiecie co, na drugim poziomie to weźmiemy. Sabotażysta. Prowincja zabezpieczona, nice. Nice, nice, nice. Jedzonko. Tu mury, tu to. Co ja tu mogę zrobić? W sumie mamy kopalnię, więc to wywalimy. No i w sumie tyle. Dobrze, że tutaj udało nam się to odzyskać i trzeba będzie faktycznie pójść tam na góry. I już. Blizny weterana, potężny cios. To jest trwale. Misz zaciągu. Nie wiem, czy tutaj nie miałem iść. No. Pójdziemy w tym kierunku w ramach nagłego ataku z tego względu, że... No, to podbijemy. Nie wiem, czy to złupimy, czy nie. Czy co tutaj zrobimy z tym, bo tutaj pod Imperium nie ma. W Helmgardzie. Znaczy, można by to w sumie zrobić pod Imperium niszcząc, prawda? Więc można by w ten sposób stworzyć jedzenie. Wyjący spacz wicher, spopielenie, nadzorca, rakieta zagłady, zasięg dla artylerii, albo to jest dyscyplina, triangulacja, mamy to mamy, handlarz bronią, amunicja, o, wydaje mi się, że weźmiemy instruktora balistyki w ramach katapulty i armaty, Boildrin, skrytobójco, wiesz co, uzupełni może oddziały. Jeszcze kogoś mamy tutaj. Quick! Quick Taker! O właśnie, bo tu ma... Kurde, on ma te fajne rzeczy tutaj. Dyscyplina. Trwale. Siła broni, premia do szarży, tak zwarcie, odporność na psychologię. No. Quick, co ty kurde robisz? Aha, ty jeszcze czekasz dwie tury, dobra. I
zobaczmy jeszcze, kto tutaj nam może wspomóc. Sorcerer, inventor, yes, yes. A ty nie miałeś dołączyć tu? Zamiast kogoś? Zamiast jakichś tam tych klan braci albo włóczników? Jest! Nice! 4 już, więc mogę zrobić kolejną rakietę. Ale chyba nie będziemy tego robić. Tak, bo kosztuje 4, kurde. Drużyny specjalne. Można by to zrobić. Bo mamy... tych bombardierów. Prędkość i wigor. To by nie było głupie. Koło zagłady. Idealny wigor. Zwiększona liczba podcisków, ale to jest ilość amunicji, a nie... Spórność na pociski większe, ale pancerz minus 30. Wolałbym nie robić tego jednak, ponieważ te kółeczka nasze walczą wręcz często gęsto. Co weźmiemy to? Siewcy. Tak? Było to? Czy to było już wcześniej? Wydaje mi się, że było wcześniej. Dobra. Tu jest wszystko porobione. W Nagarondzie. Zapięć koła. Chyba nie. Chyba mi się nie chce tego budować. Z tego względu, że nie mam pieniędzy, a będę chciał zbudować tamtą kolejną armię. Tutaj też jest ok. No, tutaj będę chciał. Żeby ta armia jednak gdzieś, nie wiem, albo była gdzieś w pobliżu tu, w razie W, albo nie wiem co. Jeszcze jakiegoś takiego planu specjalnego nie mam. Jeszcze rzucimy oczkiem. Czy coś można wybudować ciekawego, czy to był początek tej tury, kiedy budowałem? Wydaje mi się, że początek. Dobra. Iki, ty się, aha, ty się tutaj robisz. No dobra, to jest chyba tyle. Kosiarz jeszcze idzie w Arabii. Gdzieś go tam wysłałem, żeby badał różne rzeczy. No i w sumie tyle. No, także jak mówię, no tego też nie renderuję, że tak powiem, tego odcinka. Nie wycinam tych tur. Jako, że no ostatnio nie mam, kurczę, za dużo czasu, więc... Ale tutaj też te tury szybko lecą. Już aż tak dużo nie zostało. Właśnie, ten gościu tutaj jest. Będzie tam. Nie wiem, czy oni z wampirami nie walczą. Będę musiał zobaczyć za moment, z kim walczy Imperium. Atak na garnizon. Można by tutaj zadziałać. A, no już nie. Z drugiej strony, jeżeli mamy nagły atak, to można by. No właśnie, te nagłe ataki są potrzebne tutaj u Skavenów, bo no, względnie mamy słabsze jednostki. No i chyba tyle. Więcej frakcji nie ma, które miałyby znaczenia dla nas. Ewentualnie tu, nie wiem, czy oni idą, co robią. No, tu marionetki chaosu akurat są. Miecz Kaina zdobyte. No, miecz Kaina by się przydał, kurde. Dobra, zdradku. Właśnie nie wiem, czy miałem... Jak to miało wyglądać? Czy Ikit miał iść na Imperium, czy na Krasnoludów? Znaczy, tak czy inaczej, można chyba pójść... na północ i potem się ewentualnie rozdzielić. W zależności od sytuacji. Albo pójść tędy i próbować tu. Wieża kopalni kamienia. Ma port. Moglibyśmy mieć pieniądze eksportu. Dobra, zdracisko. Sorry, sorry. Ale wiesz jak jest. Dobra. Tu jest jeszcze jedna tura.
Ty, mój miły. Właśnie nawet nie wiem, co kurde z tą zrobić. Bo nie chciałbym robić jakiejś takiej armii słabej już, wiecie, klan braci i tak dalej, bo to bez sensu. Więc tak to. Zrobimy tu, zrobimy to. Mury się budują. No i właśnie, wydaje mi się, że uderzymy na Helmgard. I to będzie dobry pomysł. Mamy katapulty, więc atakujemy. No, to nie powinna być jakaś bitwa trudna. Jak mówię, mamy katapulty, więc możemy ich postrącać stamtąd. Nie wiem, czy mury nie będę rozwalał murów z tego względu, że mamy sporo jednostek strzelających, więc jak najbardziej by to się opłacało. No i w sumie tyle. Teraz może zróbmy tak właśnie. Tu. Jednostki strzelające. Może z tyłu. No jakoś tak potem ich tam poprzemieniamy. Wy jesteście starczami. Więc tu. Wy się na razie ukryjcie. Wy jesteście ukryci tak czy inaczej, więc to jest spoko. Wy też jesteście ukryci, to też jest spoko. Bombardierzy kul śmierci. Też nie, wy pójdźcie z nami. Wy pójdźcie tu. Ty pójdź tu. No i chyba tyle, nie? No. Nie będziemy ryzykować. Dobra. W sumie dobrze, bo tutaj nie dali nikogo. Od razu gdzieś pierdykniemy. No tak pierdyknąłem, że nic się nie wydarzyło. A znamy gdzieś tu. Dobra. Zniszczone. Nie wiem, czy nie tam będziemy gdzieś napierdzielać. O, ci strzelają dobrze. Ci tu napierdzielani są. Dobra, drabiny oparte o mury, no to spoko. Tutaj trochę dostaliśmy. Ale to akurat nie szkodzi. Wiecie co, oni tu nas napierdzielają. Nie wiem, gdzie to teraz się pojawimy. Pierdykniemy tu. No, jakieś tam delikatne obrażonda.
Dobra, właśnie na mury. Włazić tu. Nie wiem, czy tutaj damy radę. Tu jest jakaś masakra. A to w sumie tych szermierzy. Albo tam. Tu trzeba uważać, kurde, żeby nas nie zaszli od tylca. Coś tam jeszcze, kurde, jest. Nie, to jest katapulta, dobra. Zjemy jeszcze szczurki. Gdzieś tu. No właśnie. Tyle. No trochę strat było, ale wydaje mi się, że to zdecydowane zwycięstwo. Dokładnie. Zatem nie poszło najgorzej. A halabardników mieli tych tutaj kuszników, strzelaczy. No, ci klan bracia. Oni mieli właśnie sporo, kurcze. Nightrunnersi. Bo oni mają bardzo wysokie obrażenia, natomiast nie mają pancerza, więc... Jak mówię, no to jest taka jednostka trochę... że tak powiem, powinna być oskrzydlająca według mnie. Jeżeli chodzi o strategiczne ich wykorzystanie. 15. 1300, no właśnie, można rozwinąć pod Imperium tutaj. Albo zniszczyć. Albo łupić. Zaraz łupimy ich. Nie wiem, czy nie mam możliwości jeszcze... Właśnie. Rozwiniemy pod Imperium. Niech se mają, my potrzebujemy jedzenia. Trochę. No. Dyer, dobra. Nagły atak wreszcie i jest gitterską. Czy ty się tu w ogóle... gdzie jest granica tu w ogóle? Bo to jest nasze na bank, ale... Tu? Dobra, uzupełnijmy się. No i kurde, blaszka. Brak skażenia. Właśnie nie wiem, kurde, czy to... Czy te brak skażenia tutaj coś... Porażka. Ale 20 poziom. Byk. Wreszcie. Dobra, mamy to. I kurde, tu żeby mieć to, to potrzebuję mieć jeszcze zapisy, zapisz skuteczne przepisy. Kurde, i to jest 5 tur. No ale dobra, no trzeba.
Trzeba, jakby nie było. Dobra, jak wygląda sytuacja jeszcze tutaj? Chyba nie wygląda w żaden sposób, bo wszędzie się kurde rekrutujemy, więc to jest taka. Lela. Napotkano frakcję. Nie. Alo. Nie. Właśnie, bo tak kurde nie wchodzę w tę dyplomację, bo nas nikt nie lubi, ale być może to się zmieniło. Na Garond. Arganet. No mógłbym dać im jakieś kurcze, wiecie. Jakiś mały za 2000. No. I wtedy na 52, może to coś kurde da. Nie wiem, no 2000 nas super jakoś nie zbawia, a jak najbardziej wydaje mi się, że jeżeli byśmy mieli dostęp do paktu handlowego potem, to by to była dobra sprawa. Południowe góry, tu. Krypty. Jest jeden, dobra. To mamy. Pieniążek. I chyba szturmo szczury tu miałem zrobić. Tych i szturmo szczury. Żeby mieć tu po prawej stronie. No. Chyba tak zrobimy. No i w sumie to też. Dobra, pieniądze. O, są takie, jakie są. I chyba tyle. Nie, jeszcze ratorka. Cyk. Dobra. No to była ważna kwestia. No i powoli idziemy, kurczę, tak? Tu jest jedna tura. Ty doszedłeś tutaj. No to tyle. No, to będzie masakra. Z Arkan. Nie, to nie jest Arkan. Co to kurde jest? No właśnie. Imperium nic nie zrobiło, krasnoludy coś mogą. No właśnie. What? Gościu chyba zrezygnował. Okej. Okay. Nie wiem, czy tu gościu nie poszedł w zasadzkę. Gdzieś. Bo my tu siedzimy, a my się tu rekrutujemy w ogóle. No, będę musiał tam badać, co się dzieje. No i faktycznie tę armię kurde jedną gdzieś tam mieć, bo wiem, czy ktoś miał kurde pójść ze Splintajerem, tylko nie wiem kto. Chyba ta nowa armia, co ją zrobimy, ona tam pójdzie. Na północ. Uuuu. Nice. I wiatry bólu. Nice. Standardowy zestaw, wiadomo, robimy. No, dobra. Mamy plus 6, jest git. I teraz Ezderacik. Nie wiem właśnie, czy ich tutaj nie ten. Nie dziabnę, chyba ich dziabnę. To będzie dobry pomysł, niech oni się zastanowią nad swoim postępowaniem. A nie mogę. Dobra, to nieważne. Wampak. A właśnie Wampak tutaj się rekrutuje. Globalnie. I dobrze. No, to będę chciał przejąć jednak. Prędzej lub później. I Kit. Dobra, ty się już elegancko zwerbowałeś. A w duperce mam tych tu. Nie będę ich atakował, ale... Ale idziemy. Ty, mój miły, jeszcze masz dwie tury.
Co, może zrobię tych dwie jednostki, to nie będzie głupi pomysł. No, 10 tysięcy mamy. W baston. To jest 6 tysięcy, ale nie, to nie potrzebujemy tego. Na ten moment, no właśnie, bo muszę pewnie w jakichś innych miejscach zrobić ważniejsze rzeczy typu mury. Bo to są też przychody niby. Bo tu jest minus 5. Wiecie co? To zrobimy to. W dwie tury. No. No i dobra. Mój miły. Wydaje mi się, że ta jednostka tutaj da radę, a my pójdziemy dalej łupić i grabić. Pytanie czy... O, nie, to musiałbym, kurde, zaatakować ich tu. No i co? Skuba ludzi. Plądrowano wiele osad. A nie mogę przejść dalej? No właśnie, mogę. No, połupimy sobie tutaj, nie będę tego przejmował. Ewentualnie Nuln można by przejąć, bo nie jest... Tylko no właśnie, wtedy to stracimy. A zależy mi bardziej na jedzeniu. Tutaj jeszcze jedna tura i będziemy już ustawieni w miarę. Quick. Ty już jesteś gotowy. Dobra. I onno. Mistrz ostrzał, zupełnie oddziały, wycwaniony, ty. Dobra. Gdzie ja miałem iść w ogóle? Coś tu miałem pomyśleć na ten temat. Można by do wąwozu pójść. No. Pójdziemy do wąwozu. Prawdopodobnie go przejmiemy. Bo tutaj i tak mamy wojnę z nimi. Więc spoko. Gdyby te cechy... Dobra. I chyba tyle. Chyba tyle. No. No, tutaj potrzebujemy jeszcze jedną armię, bo tu mamy wampaka. Właśnie, bo tu jest wampak. To wampak pójdzie z Ikitem tu, a Ezderat pójdzie chyba na północ tutaj. No, Ezderat pójdzie tam. Kit pójdzie tu, mamy wampaka, to będziemy mieć 5 armii, 6 na dole. I to powinno być giterskie. Dobra, kochani, natomiast w tym miejscu zakończymy ten odcinek. Prawdopodobnie następny będzie ostatnim. Tak, żeby już, że tak powiem, ten tydzień skończyć. No bo te odcinki pojawiają się w sobotę i niedzielę. Także jutrzejszy odcinek prawdopodobnie będzie ostatnim, aczkolwiek... Jeszcze zobaczymy, bo naprawdę fajnie mi się gra szczuro ludźmi. Ewentualnie zobaczmy warunki... A w wybranych prowincjach muszę mieć, kurde. Nie wiem, czy nie będę musiał przejąć czegoś, żeby tylko po prostu spaczenie zwiększyć, bo to mamy. No i jak zwykle tego nie będę robił, więc tak mi się wydaje, że ty, mój miły Roninie, pójdziesz tu i chyba... Może Królewską Polanę przejmiemy. No, lokalne armie niestety. Ale no, potrzebujemy to zrobić, więc tak to. Ale czy nam to wyjdzie w następnym odcinku, to zobaczymy. Natomiast też oni to przejęli. I tu jest ewentualnie zwłok na morzu. Pytanie, czy coś jeszcze ciekawego jest? Jakiś ten? Chyba nie. No, także kochani, dzięki serdecznie za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Właśnie demon burzy. No, to ja sobie kliknę to, które i wreszcie tego demona burzy zrobię. Dzięki, pa, pa.